Umiłowani w Chrystusie, bracia i siostry. Już zaledwie godziny dzielą nas od tej chwili, kiedy usłyszymy, że na tym zegarze dziejowym pojawia się nowy rok. Rok Pański 2016. Pojawia się nowy rok, który dla nas wszystkich jest tajemnicą. Nic nie możemy o nim powiedzieć. Jedynie to, że nieubłaganie przyjdzie. I nie jesteśmy w stanie tego czasu zatrzymać. Widzimy ten przemijający czas również i w naszym życiu, w życiu naszych bliskich, przyjaciół, w życiu naszych rodzin. Ale również czas, który przemija i ucieka, jest dla nas też nauczycielem. Jest dla nas tym, który pozostawia po sobie różne doświadczenia. Doświadczenia dobre, ale również i te, które są złe. Dlatego też w tych ostatnich godzinach naszego roku pańskiego 2015 chcemy dokonać pewnego duchowego, jak również i materialnego zestawienia. Błogosławiony papież Paweł VI w ostatnim roku swojego życia, kiedy przebywał w Castel Gandolfo i miał dużo czasu, aby myśleć o tym przemijaniu, kiedy papież patrzył z wiarą na mijające swoje życie, takie rozważania przychodziły mu do serca. Chodźcie, dopóki macie światłość. Z tych wspomnień idzie światło, które odsłania złudność życia opartego na przemijających dobrach i fałszywych nadziejach. Światło mądrości, dostrzegające w końcu próżność rzeczy i wartość snów, które powinny wyznaczyć bieg życia. Cudownie chciałbym mieć w końcu jakiś całościowy i mądry pogląd na świat i życie. I sądzę, że taki pogląd winien wyrazić się wdzięcznością. Wszystko było dane. Wszystko było łaską. I tutaj, kochani, właśnie do tych mądrych słów papieża Pawła VI chcemy również dołączyć się i my. I powiedzieć, że ten rok był łaską. Łaską i dlatego wdzięczność nasza właśnie jest dla Pana Boga tak wielka. Bo każdy dzień niesie ze sobą różne doświadczenia, różne życiowe sytuacje, nieraz trudne, niejednokrotnie łatwe, ale każdy dzień przynosi pewien ładunek emocjonalny, który my musimy przyjąć w sobie, rozważyć i wyciągnąć pewne wnioski. Tak więc pierwszą rzeczą jest wdzięczność. Wdzięczność Bogu Ojcu. Wdzięczność Jezusowi Chrystusowi za wszystko to, czego dokonuje w naszym życiu i czego dokonuje w życiu wspólnoty parafialnej, w życiu tej parafii w Kulowie, której patronem jest święty Michał Archanioł. Parafia nasza liczy około 4800, tak jest napisane w dokumentach, które mamy wobec Urzędu Skarbowego i wobec dekasteriów kujalnych. W rzeczywistości jest nas trochę mniej, kilkaset osób mniej, bo dużo ludzi wyjechało z tej parafii w poszukiwaniu innego życia, w poszukiwaniu pracy, w poszukiwaniu właśnie tych miejsc, które może wydają się czasem łatwiejsze,
nasze tutaj miejscowości. Niemniej jednak zdajemy sobie sprawę, że tych ponad 4000 ludzi jest de facto w tej parafii. Za cały 2015 rok mamy zestawienie wszystkich ochrzczonych. Te dzieci, które przystąpiły właśnie do tego sakramentu, pierwszego sakramentu, sakramentu Chrztu Świętego, dostąpiły tej łaski sakramentu, tych dzieci ochrzciliśmy 30. Jest to trochę mniej, można powiedzieć dużo mniej, niż w poprzednich latach, gdzie ta liczba sięgała 60 dzieci. Do Pana odeszło z naszej wspólnoty parafialnej 67 osób. Nawet i dzisiaj właśnie po kolędzie jeszcze był tutaj w kościele poczt. 67 osób. Na siódmym powiercu stanęło 11 par małżeńskich, które przyjęły sakrament właśnie miłości, sakrament małżeństwa w naszym kościele. Do Komunii Świętej przystąpi 45 dzieci, a wierzchowanie to liczba 80 młodych ludzi z klas gimnazjalnych. W roku 2015 rozdzieliliśmy i udzieliliśmy 50 tysięcy komunii świętej. Za opłatę w tym roku było 19 200. I teraz, kochani, wyrażając wdzięczność, dziękuję wszystkim, którzy troszczą się o naszą wspólnotę parafialną. Dziękuję tutaj najpierw naszej Radzie Duszpasterskiej. Mieliśmy okazję odbyć ostatnie spotkanie odpadkowe właśnie z tą radą. Dziękuję za ich pracę, za zainteresowanie i te podziękowania składam na ręce przewodniczącego Rady Duszpasterskiej, pana Karola Pasternaka. Niemniej jednak wszystkich obejmuję swoją wdzięcznością i swoją modlitwą. Bez was byłoby bardzo trudno nam właśnie pewne sprawy materialne prowadzić. Dziękuję również, kochani, wspólnotom, które stanowią dla nas chlubę i pomoc, również tą przede wszystkim modlitewną. Wszystkim kółkom różańcowym, które są na terenie naszej parafii, zarówno kółkom różańcowym męskim, jak i kółkom różańcowym żeńskim. Dziękuję ministrantom i lektorom, którzy służą do mszy świętej. Ostatnio tych małych ministrantów w liczbie 9 tutaj wyświęciliśmy. Dziękuję Legionowi Maryi, grupie bardzo zaangażowanej właśnie w tworzenie klimatu takiego modlitewnego w naszej parafii. Dużo inicjatyw właśnie wychodzi z Legionu Maryi, które później dominują właśnie na całą wspólnotę. Choćby na przykład Jerycho Różańcowe, choćby rozdawanie medalików właśnie, czy też modlitwy co poniedziałek we wspólnocie. Dziękuję bardzo grupie Ojca Pio, która nieustannie modli się, która swoją duchowością właśnie pragnie, aby inni również przybyli przeniknięci tym charyzmatem Ojca Pio, który zadziwia cały świat i szczególnie właśnie półwysep Apeński. Dziękuję apostolskiemu Dobrej Śmierci, które nieustannie przypomina nam o tym, że nasze życie jest ulotne i przemijanie jest wpisane w nasze życiorysy. Dziękuję rodzinie Radia Maryja, która działa przy parafii, szczególnie właśnie poprzez pielgrzymki do Torunia czy do innych miejsc,
aby modlić się za swoje dzieci. Nie wiem, czy są parafie, które mają takie wspólnoty, ale u nas właśnie ta wspólnota jest, już są chyba dwie, nawet róże te różańcowe, które właśnie tak pięknie ewangelizują matki i zapraszają do modlitwy. Naszą radością jest również, że w 2015 roku mieliśmy okazję przeżywać nabożeństwa do Matki Bożej Fatimskiej, a więc byli księża, których zapraszamy, aby poszczególne miesiące, przez pół roku, od maja do października, aby tę duchowość Pani Fatimskiej właśnie przybliżać, aby przybliżać te wydarzenia, które już niedługo właśnie będą związane z równą setną rocznicą objawień fatimskich. W 2017 roku właśnie będziemy przeżywać ten jubileusz. Kochani, jeżeli chodzi o jubileusz, to nie tak dawno właśnie rozpoczął się jubileusz roku miłosierdzia. I zachęcam Was wszystkich, abyśmy właśnie pamiętali o tym niesamowitym zaproszeniu, które Chrystus do nas kieruje. Abyśmy my byli miłosierni, tak jak Ojciec jest miłosierny. Kochani, z prac, które były przy parafii, tak więc rozpoczął się pierwszy etap prac przy nagrobku Stanisława Zwolskiego w naszym kościele. Wielu z Was może dosyć tak dziwnie patrzyło na te prace, może miało jakieś swoje komentarze, no może nie da się nie dziwić, ale z jednej strony, słuchajcie, to jest największy skarb w naszym kościele pod względem właśnie architektury, pod względem właśnie tego dzieła mistrza Santi Guccieri. I nie każdy kościół, a mogę powiedzieć, są tylko niektóre kościoły, które mają właśnie na terenie swojej świątyni właśnie takie arcydzieło. Dlatego pierwszą rzeczą bardzo ważną jest właśnie, aby zabezpieczyć tę nagrobę przed dalszym niszczeniem, przed podciąganiem wody, również i tych soli. I to już się udało zrobić. W następnym roku dalsze prace będą 66 tysięcy złotych. Złożyliśmy również, kochani, projekt ogrzewania. Robiłem specjalną inwentaryzację. Zapłaciłem za inwentaryzację i projekt 12 tysięcy złotych. Urząd Konserwacji Zabytków w tym roku jeszcze nie wydał nam tego pozwolenia, albowiem potrzeba im jeszcze tylko bardzo ważnych właśnie tutaj można powiedzieć takich określeń odnośnie kolorystyki kościoła. Również tego, jak to się przebiegało, między innymi odprowadzenie spalin. Jesteśmy w trakcie właśnie tego uzupełniania. Także o tym nie zapomniałem absolutnie i te prace, prawda, będą, jak tylko będzie, to całe pozwolenie będą kontynuowane. Również i mur i brama, które tam właśnie przy domu parafialnym wymagały remontu, zostały poprawione. Również dokonano remontu garaż, między innymi położono tam tynki, wymieniono drzwi, okna właśnie w tych budynkach gospodarczych. W międzyczasie trwała wycinka drzew tutaj właśnie przy kościele, jako że dostaliśmy pozwolenia i ona będzie również dalej podejmowana. Nawet właśnie wczoraj właśnie przyjechała firma, która odcięła ten niebezpieczny konar, który wystawał nad drogę, nad przejście dla pieszych i zawsze była takim właśnie, można powiedzieć, niebezpieczeństwem, że coś może komuś się stać, albo coś może takie drzewo uszkodzić. Już jest właśnie wycięty, teraz będą dalej właśnie wycinane te pozostałości, które tam są. Kochani, za te wszystkie prace, przede wszystkim te duchowe, bo to jest wyznacznik, Bogu składamy wdzięczność. Wam, kochani,
za wszelkie dobro, z jakim się spotykamy, chodząc po kolędzie, czy również w kancelarii, czy również w zakresie, chcę bardzo serdecznie podziękować wszystkim ludziom dobrej woli, ludziom, którzy są dla nas właśnie otwarci, również i tym wszystkim, którzy poprzez internet, poprzez media właśnie konsolidują się z nami i tworzą tę atmosferę solidarności z naszą parafią. Za ich modlitwy, za ich właśnie dobre wpisy również chcemy bardzo serdecznie podziękować. Niech Chrystus będzie uwielbiony teraz.